Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje... Oczywiście, że ciekawi mnie przeszłość, bo ja po raz pierwszy tutaj wystąpiłam jako niespełna 20-letnia dziewczyna w 1969 roku, czyli dokładnie 45 lat temu. Nie mam pojęcia zupełnie, jaki jest ten festiwal teraz, bo go od lat nie obserwuję. Natomiast w tamtym roku byłam i byłam bardzo wzruszona na 50. spotkaniu, kiedy nagle spotkali się starzy i młodzi i nagle okazało się, że te stare piosenki jednak mają dłuższe życie po prostu. Bo one mają po prostu duszę. O, bo właśnie mają duszę, tak. Albo też i dusza dzisiaj jest jakaś inna, a my narzekamy jak stare pryki. Istnieje też taka. Wie pan, jest tyle kuszących rzeczy, które wyłączają myślenie, że aż nie chce mi się zastanawiać nad tym, co wyłącza myślenie bardziej. Myślę, że żyjemy w świecie, gdzie liczy się obrazek i kryterium oglądalności. I nie ma możliwości, żeby, jeśli jest kryterium oglądalności najważniejsze, żeby jednocześnie było... Zaśpiewam piosenkę Nie chcę więcej, Twoje serce do życia wystarczy, Rogalskiego i Korcza, którą śpiewałem tutaj w Opolu kilkakrotnie, a był taki jeden festiwal chyba w 1988 roku, gdzie wisowałem ją, takie fajne czasy, że wisowało się tak długo, jak chce publiczność. Nie było reklam i nie było gonitwy, że już konferencja zapowiada następną piosenkę, bo musi, no bo jest to, takie są ekonomie dzisiaj, tylko że po prostu piosenka po piosence można było śpiewać i śpiewać. Ostatnio rozmawiałem z Beatą Kozidrak z Bajmu przy okazji nagrywania Świat się kręcił pani Narskiej, pana Kurzajewskiego, i powiedziała rzeczywiście, że to było genialne, bo mogła śpiewać ile dużo zapragnie. Festiwale się kończył 5 rano, nikomu to nie przeszkadzało, a telewizja pokazywała dokładnie tyle bisów, ile chciała publiczność. Brakuje panu tamtych czasów? No, właśnie pewnie, że tak. Nie, że tak, bo to była atmosfera iście festiwale ze względu na to, że kiedy wchodziło się na scenę przy burzy oklasków, to schodziło się przy poczwórnej burzy oklasków, jeszcze bisując, a dzisiaj schodzi się już przy zapowiedzi konferansjera. W związku z tym nawet nie wiem, co się zaciągnąć. Dlatego, że jest ogromna konkurencja, jest bardzo dużo stacji telewizyjnych, radiowych, mnóstwo wydawnictw płytowych. Ogromna konkurencja, tak naprawdę jest to jakiś przypadek, bo masa ludzi, których ja obserwuję, ja lubię oglądać te różne programy z młodzieżą, są to ludzie nieprawdopodobnie zdolni. Niektórzy są imitatorami i ci przepadają, niektórzy mają ogromne indywidualności i to wychodzi, bo nagle wyskakują i są. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo jest ich najwyżej kilkanaście przez te kilka ostatnich lat, ale nie jest to łatwe. Z całą pewnością nie jest to łatwe. No ja im trzymam za nich kciuki, żeby wytrzymali tyle lat, jak Barbara Radowicz, czy tak Epert, czy Wademarczyk, czy nie, nawet przymierzając ja. Ale to nie jest łatwe i myślę, że młodzież dzisiaj musi wchodzić, bo to jest czas młodych, ale też musi być bardzo silna i cierpliwa. Przy publikatorach, przy paparazzi, przy włażeniu bez butów do ich życia i tak dalej. Na ponadto jest całe mnóstwo ludzi naokoło, młodych artystów, którzy chcą na tym coś ugryźć, ugrać. Tomek, powtórz, przepraszam. No, znaleźć, czego wytworzę, żeby proszę. Ale nie dobrze.